Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, czyli zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Jest to kolejna modyfikacja do właśnie Gothica 1. Pomyślałam, że będzie to dobrą odmianą po tej większości ostatnich modyfikacji do Gothica 2. Chciałabym od razu wam z góry powiedzieć, że odcinków nie było dawno, zdaję sobie z tego sprawę. Co pewnie niektórzy zauważyli, że nie było właśnie filmów na kanale. Wszystko po prostu zrzuciło mi się na głowę i miałam naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać dla was film, w którym wyjaśnię pokrótce, co się u mnie działo. Pokrótce. To była bardzo duża masa informacji, rzeczy i tak dalej, więc to nie jest tak, że po prostu nie było mnie, bo tak i już. Jak pewnie też zauważyliście, seria z Gothica 3 to był chyba ostatni 29 odcinek. Boże, 69. Chodzi o to, moi drodzy, że ja miałam nagrane odcinki na zapas do samego końca serii. Planowałam serię skończyć na początku marca tym właśnie tempem, jednakże okazało się, że w jednym z materiałów zepsuł mi się po prostu dźwięk. Audacity coś poprztykało i nie zadziałało wszystko tak jak powinno i teraz się zastanawiam, co z tym faktem zrobić, czy po prostu dograć wam głos do tego odcinka, czy po prostu przed kolejnym odcinkiem pokrótce wam pokazać, co zrobiłam i jak to ogarnąć. Dlatego też chwilowym moim rozwiązaniem jest zaczęcie właśnie nowej serii, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Podejrzewam, że Gothica 3 no na pewno uda się skończyć, szczególnie, że mam go skończonego, tylko po prostu należy go przeze mnie zmontować, wrzucić i będzie, także postaram się coś z tym zrobić i myślę, że za niedługo, bo prawdopodobnie będę chciała to w ten sposób rozwiązać, pojawi się vlog, w którym opowiem wam, co się działo przez ten miesiąc, kiedy mnie nie było i nie tylko podczas tego, nie tylko przez ten miesiąc, bo zdecydowanie dłużej, tak jak mówię, miałam nagrane odcinki z Gothica 3 na zapas, więc tak naprawdę mnie nie było wcale. To było tylko montowanie filmów. Tak naprawdę z dnia na dzień i wrzucanie na YouTube, także mało wiecie, co było u mnie i co się wydarzyło, bo tak jak mówię, tak wyszło i już. Ale no, może nie będę się tutaj już dłużej nad tym rozwodzić. Przechodzimy do modyfikacji. Nie wiem, czy będziecie widzieli filmik startowy, dlatego że zauważyłam przy sprawdzaniu, czy OBS dobrze wszystko nagrywa, że tego filmiku tak jakby nie widać, ale zobaczymy. Najwyżej ja wam to po prostu przewinę i zobaczycie tą właściwą część już, czyli sam gameplay. Tak czy inaczej, przechodzimy do nowej gry. Tak, rozpoczynamy nową przygodę, moi drodzy. Mamy nowy wpis w dzienniku, ja jakby co nie ruszam kompletnie niczym, więc postać jakby idzie za mnie. Zobaczymy, co nas czeka. Prawdopodobnie nie widzieliście filmiku, nasza łódź się wywróciła, prawdopodobnie w coś uderzyliśmy. Nie masz więcej sił. O nie, wywaliliśmy placka. Gerd. Giran. Okej, dobra, fajnie. Bardzo mgliście widzę, bardzo deszczowo. Jesteśmy w jakimś domu. Mam nadzieję, że ja to wszystko mogę zabrać. Dwa dni później. Okej, czyli jesteśmy swoistymi rozbitkami. Hej, aufwachen. Hej, w końcu się obudziłeś. Pewnie jeszcze szumi ci w głowie, co? Gdzie jesteśmy? Nie martw się, trafiliśmy bezpiecznie na wyspę. Jedynie nasz statek leży na dnie morza. Przez wielką falę straciłeś przytomność na całe dwa dni. Najlepiej poleż sobie. My zadbamy już o to, by wszystko szło jak należy. Jak więc wygląda na wyspie? Ach, nie zdążyłem się jeszcze odpowiednio rozejrzeć. Jest tutaj sporo do roboty. Spójrz na ten obóz. Jego spora część uległa uszkodzeniu i dlatego mogłem sobie pozwolić tylko na krótki rzut oka poza obóz. Tak więc, gdy znowu poczujesz się lepiej, rozejrzyj się po wyspie. Jak wygląda sprawa z bronią?
Niestety cały Orel zatonął wraz ze statkiem. Jeśli jednak znajdziesz surową stal, będziesz mógł wykuć nam parę mieczy. Dopóki nie będziesz miał jakiejś broni, dopóty powinieneś zachować szczególną ostrożność na zewnątrz, aż roi się od bestii i innych niebezpieczeństw. Okej, okay. Normalny poziom trudności z małą pomocą, z większą pomocą. Polecane, no to weźmy ten polecany. Dobrze, będę uważał. No cóż, muszę niestety kontynuować pracę. Wpadnij też do Gerda, z pewnością chcecie zobaczyć. O, rozdział pierwszy, wyspa. Nowe zadania już mamy. Nie sądziłam, że będziemy mieli tutaj jakieś rozdziały. Ale całkiem miła sprawa. I... wow, w ogóle. Fajne rzeczy. I tam chyba jest nasz statek. I dlaczego tam była latająca ryba? Nie mam pytań. Nie mogę tego przewinąć. Gdzie jest Heron? Wykuwanie broni, odkrywanie wyspy. Zróbmy sobie może pierwszy zapis na początek. I sprawdźmy, czy mi działają F5-ki. To jest bardzo dobre pytanie. O, działają mi, dobrze. Oczywiście muszę się nauczyć zbierać na nowo, pod warunkiem, że mam postać niezablokowaną. O Jezus Maria, kto mi tutaj tak nabroił w ustawieniach? Klawiaturo. Do przodu, no to wiadomo W. Do tyłu, no to S. Obrót w lewo, ja tego nie stosuję. Krok w lewo, no to wiadomo. Aha, to miało być w lewo. O Jesus, to nie tak miało być. Jestem głupia. Tutaj S wyrobimy. Krok w lewo, no to A i krok w prawo, D. Broń może być na spację, lewy kontrol, działanie, no dobrze. Skok, odejście, no alt, bieg, skradanie się, dobra. Czy teraz mogę zbierać dokładnie? Wszystko się naprawiło i jestem w stanie zrobić to, co powinnam zrobić. Czyli wszystko pozbierać i w ogóle, wow, mogę się ruszyć. O to chodziło. Zielony nowicjusz. Muszę sobie przypomnieć sterowanie właśnie z Gothica 1, bo muszę przyznać, że już zapomniałam, jak ono działa. No to co? Okej, nie mam czym. Dobra, musimy, widzę, poszukać różnych przedmiotów, jeżeli chcemy ruszyć jakiekolwiek zadania. Ała, w co ja wszedłem? Gwoździe wbiły mi się w nogę, może będę ich potrzebował w późniejszym czasie. Okej, okay, fajnie. Nie sądziłam, że tutaj coś takiego znajdę. Mamy jagodę. Czy tutaj coś jest? O, tam jest jakiś stworek. To na razie nie wychodzimy stąd. No bo, tak jak wiadomo, potrzebujemy najpierw broni do tego, prawda? Patelnia. Porozmawiajmy może z innymi osobami w obozie. Na przykład z Giranem. Pozwiedzałem sobie trochę wyspę. I? Co zobaczyłeś? No cóż, właściwie jeszcze nic. W porządku, jeśli chcesz zrobić najpierw coś innego, zapytaj Gerda, czy ma coś dla ciebie do zrobienia. Jak widzisz, jest wiele do zrobienia. Okej, mogę jeszcze zagadać z tobą? Mogę. Gdzie właściwie jest Heron? Niedawno zleciłem mu robotę. Powinien być na górze, skąd miał obserwować wyspę. Jak zawsze to robi. Jeśli wpadniesz na niego, powiedz mu, że ma tu przyjść. Obecnie mam dla niego ważniejsze zadania. Dobra, poszukam. Okej, widzę, że ty możesz uczyć mnie siły. Okej, pomoc i opcje. Okej, animowane pauzy włączone. Efekty? Okej, no dobra. Nie mam pytań. Fajnie, że możemy to zmieniać w czasie gry. Mam wrażenie, że ta ryba zrobi mi krzywdę. Nie wygląda normalnie, więc wolę tam nie iść po prostu. Sprawdźmy w takim razie resztę miejsc. Ja już z Giranem rozmawiałam przed chwilą, stał tutaj przy kociołku. Sprawdźmy więc, co możemy tutaj dalej zrobić. Tutaj widzę, że potrzebuję młotek. Gorzki chleb. Napełniony kubek, strzała, trujący grzyb. Mogę tą strzałę jeszcze? Mogę, jak najbardziej. Super. Wiecie, zbierzemy to, bo może się przydać. O, jeszcze woda i trujący grzyb.
Mam koncepcję, żebyśmy weszli na dach, bo może tak być, że coś znajdę na dachach. Widzę, że tam mamy już potwory, od razu za murem. Tam ktoś stoi, to chyba Giran, z którym już rozmawialiśmy. Zresztą zaraz zobaczymy. Tak, z Giranem rozmawiałam, ale jeszcze się tylko i wyłącznie upewnię, jak najbardziej. Tam w ogóle jakaś chata. Fajnie. Teren mi się bardzo podoba, jednakże chwilowo wychodzenie stąd jest głupim pomysłem. Oh my god, my god. Halo, ja miałam S się chyba cofać, co nie? A nie chodzić bokiem. Halo, halo, ustawienie. Kto mi tutaj płata figle po raz kolejny? Krok w tył. Tył, no S. A do przodu, no to W, wiadomo. Aha, nie mogę się cofać, no dobrze. Gerd, cześć, myśleliśmy już, że nigdy się nie ockniesz. Giran powiedział mi, że byłem nieprzytomny całe 2 dni. Co się działo w międzyczasie? Nie za dużo, nie mieliśmy zbyt wiele czasu na zwiedzanie wyspy. Najpierw musimy doprowadzić nasz obóz do porządku. Co chcesz teraz tak właściwie robić? Chciałbym rozejrzeć się trochę po okolicy. Wyjrzyj najpierw przed obóz. Już przy samym wejściu czai się mnóstwo kretoszczurów i ścierwojadów. Również po drugiej stronie droga nie jest łatwa. Jest tam wilk, a nie mamy tutaj żadnej broni. Nie martw się, mam już te patelnie. Myślę, że nieraz mi się przyda. Mam patelnią bić zwierzęta? What the fuck? Coś jeszcze z tobą? Czy jest coś jeszcze do zrobienia? W rzeczy samej, dzisiejszej nocy, gdy Giran spał, wymknąłem się pokryjomu z obozu, by pozwiedzać wyspę. Było strasznie ciemno i gdy wyszedłem już kilka kroków poza obóz, zgubiłem się. Przez połowę nocy musiałem biegać po tym strasznym lesie, wszędzie aż roiło się od tych przeklętych bestii, ścierwojadów, kretoszczurów, a nawet wilków. Gdy słońce zaczęło wschodzić, wtedy dopiero zobaczyłem nasz obóz i jak najszybciej do niego wbiegłem. Brzmi groźnie. I co mam teraz zrobić? No cóż, musiałem wtedy zgubić jedną z moich pałeczek do bębna. Jak widzisz, brakuje mi jednej. Niestety nie wiem w ogóle, gdzie powinieneś rozpocząć poszukiwania. Może lepiej wszędzie, mógłbyś jej poszukać? W porządku, przyniosę ci pałeczkę od razu, jak tylko ją zobaczę. W porządku. Pomarańcza. Wow, nie wiedziałam, że takie coś można znaleźć w gotiku. Ten obraz wygląda podejrzanie. Tak jakbym mogła go użyć, tak jakby. Nie mogę wziąć lutni? Naprawdę? Widzę, że gra mi automatycznie założyła patelnię. Brzmi to co najmniej absurdalnie. Jednakże no w porządku. Czy tutaj coś znajdę za tym? Niezbyt. Wiecie, bo się tak też zastanawiam teraz, tak naprawdę, gdzie mogę znaleźć... Bo znaleźliśmy gwoździe. Czy ta pajęczyna, da się po niej chodzić? Nie. Bo wiecie, znaleźliśmy gwoździe. A co z młotkiem? Nigdzie nie widziałam żadnego młotka. Tutaj jeszcze jest jakieś pudełeczko. Nie przeoczyłam? Niczego? Nie. Dobra, myślę, że to jest pora na zapis. Ogólnie Orcades jest podobno taką ala przygodówką i czymś w rodzaju takiej gry zagadkowej. Śmieszy mnie to, że mam się bić patelnią. Szczególnie, że ja w ogóle nie umiem się bić jakby. I właśnie widzę tego Okej. Czemu dostałam jakimś tchnieniem śmierci, ja się pytam. Dobra, wczytamy sobie grę. Będzie ciężko. Czuję, że będzie ciężko. O Boże Święty. Czuję, że będzie ciężko, ponieważ jestem leszczem. Ale no potrzebuję tego kretoszczura. Chyba, że je sprowadzimy do obozu. Może jakoś pojedynczo. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiamy. Odkrywanie wyspy. Widzę, że one w ogóle nie są chętne, żeby mnie atakować. O, jeden się. Okej. Ała! Halo, chłopaki. Jezus Maria, one wszystkie mi się zrzuciły na głowę. Pomocy! Czemu ja nie mogę nic zrobić? O co chodzi w ogóle? Halo? Jeszcze mnie bił, jak umarłam. Wiecie co? Muszę sprawdzić to sterowanie, bo coś mi tu nie gra. Krok w lewo, krok do tyłu. No to S. Krok do przodu to jest W. Tylko i wyłącznie.
Notatki i zadania, współczynniki, ekwipunek, szybkie leczenie, widok z oczu postaci, rozglądanie się, skradanie się, bieg. Czyli jeżeli ja nie schowam broni, to nie mogę normalnie chodzić? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Tak, dokładnie. Ale tym mi się cofa, nie rozumiem dlaczego. A jakbym teraz chciała skakać, to nie jestem w stanie. Dobra. Co? To jest dziwne. Jeszcze raz ta klawiatura. Krok w prawo, krok do tyłu. Okej, dziwne sterowanie. Będzie ciężko wyjść poza obóz i mam wrażenie, że nie powinnam tego jeszcze chwilowo robić. Giran. Pomoc i opcje. Sprawdźmy to. Poziom trudności podpowiedzi. Nieduże podpowiedzi. Weźmy podpowiedzi. Animacje, pauzy, efekty. To jest włączone. Okej. Ciekawe. Nie mam pytań co do tego. Powiem szczerze, że będzie ciężko i ja już to czuję. Także, no. Może spróbujemy. O, pałeczka do bębna. To jest na pewno to co się przyda Gardowi chyba. Proszę, oto twoja pałeczka od bębna. Dziękuję, wiesz co? W podziękowaniu dam ci jedną z moich lutni. Pokaż mi, czy potrafisz jeszcze grać. Doświadczenie plus 10. Musisz wrócić do treningów. Przy tej muzyce nie znajdzie się nikt, kto by nie zasnął. Okej. Dobra, tutaj mamy to. Doświadczenie 10. Aha. Okej. Co mamy w ekwipunku? No, nic, jakiegoś magia. Nasiona magicznego ziela. Okej. Żywność, napoje, pisma, pozostałe. Okej, na razie nam nic z tego raczej nie jest potrzebne. Zadania sprawdźmy. Muszę znaleźć wyjście z obozu. Najlepiej chyba będzie pójść od strony, gdzie czają się kretoszczury. Dokładnie. Gdzie jest Heron? Giron zlecił mi odszukanie naszego czwartego członka załogi, Herona. Powinien być na górze, skąd miał obserwować wyspę, ale do tej pory nie wrócił. Wykuwanie broni. W najbliższym czasie powinienem sobie sprawić jakąś broń. Giran przywrócił już naszą kuźnię do użytku. Gdybym miał nieco surowej stali, mógłbym wykuć dobry miecz. Odkrywanie wyspy. Zanim pomogę Giranowi i Gardowi w sprawie obozu, powinienem rozejrzeć się po wyspie. Kto wie, jak teraz wygląda. Okej, jednakże zanim pójdziemy, chodźmy się przespać, dlatego że gościu sam mówił, że jest ciemno po prostu i jest duża mgła w nocy, więc lepiej, żebyśmy po prostu najzwyczajniej w świecie jednak poszli spać. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Zdecydowanie lepiej. Słońce na horyzoncie, godzina 8. Zdecydowanie lepiej to wygląda i teraz mam tylko takie pytanie, jak ja sobie poradzę z tymi kretoszczurami? To brzmi źle to pytanie, no bo przecież to tylko kretoszczury. Ale to są bardzo upierdliwe. Musiałabym chować broń i wtedy uciekać. Najgorsze jest to, że one wszystkie nagle chcą się rzucić na mnie. Gdybyśmy tak się przeszli... Aha, bo ci ziomkowie nagle uznali, że sobie pójdą, tak? Chodź tu. Wiecie, to tylko kretoszczur, ale... Dobra, na szczęście był jeden. Co ten kretoszczur sobie miał? Bo aż nie zwróciłam uwagi. Surowe mięso. Wygląda co najmniej ciekawie. Dobra, zrobimy F5. No dawaj, kretoszczurze.
Dobra, poradzę sobie jakoś, chyba. Okej, zrobimy F5, bo nie wiem, jak ten kretoszczur na mnie zareaguje. Okej. Doświadczenie plus 10. No, z wilkami będzie 1000 razy gorzej. Więc myślę, że może być naprawdę ciężko. Tam były jeszcze nawet jaszczurki biegały. Ale przynajmniej mamy z głowy kretoszczury. Także to jest rzecz przynajmniej jakaś na wow, co nie? Zresztą zawsze możemy spróbować iść właśnie tutaj brzegiem do tamtej chaty. I się przejść. Serafis wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy, bo... Okej, tam są też ścierwojady, krucze ziele. No wolę chyba ścierwojady niż wilki, wiecie? Nie podoba mi się tylko to, że te potwory tak dziwnie na mnie reagują. One reagują tak, jakby mnie miały kompletnie gdzieś. A najgorsze jest to... O Boże Święty. To nie jest młody ścierwojad. Oh my god, dobra. Jestem w obozie. Dobra, dał mi chyba spokój ten ścierwojad. Surowego mięsa nie będziemy jeść, no bo bez sensu. Napoje. Gorzki chleb, no możemy zjeść. Ale nie wyrzucaj go. Jezus Maria. Nie chciałam tego wyrzucać, tylko chciałam sobie to zjeść. Jagody też możemy zawsze... No, halo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czy ja mogę zjeść te jagody? Bo widzę, że mam z nimi jakiś problem. I nie mogę ich zjeść normalnie. No, halo. No, teraz jest znowu nie chcę wyrzucać pół ekwipunku. Oj, Boże, Boże, żebym ja się zastanawiała, jak ja mam zjeść coś w Gothiku 1. No, gorzki chleb jakbym spróbowała zjeść. Nie chcemy rzucać tym gorzkim chlebem. Tak, ta animacja rzucania jest piękna. No, dawaj. No, powinno W pomóc, ale W mi wyrzuca i się zastanawiam... Czemu? O co chodzi? Nie mogę tak po prostu sobie tego przecież jeść. Nie wiem. Oj, Bezi, znowu będziesz rzucał. No gdzie ty mi to wywali? Jezus Maria. No i mi wyrzucił jagodę. Nie wiem gdzie. Super. Nie, no dobra, widzę, że dzisiaj bardzo opornie mi idzie cokolwiek. A mogę tobie coś, Giran albo Gerd, powiedzieć? Bo zwiedzałem trochę wyspę. O. Naprzeciw naszego obozu jest mały las, w którym aż roi się od bestii. Tak, ale ten las widziałem już dawno temu. Byłbym bardziej zainteresowany tym, co jest po drugiej stronie wyspy. Rozejrzyj się tam. Najlepiej, jeśli zajmiesz się w dalszym ciągu badaniem wyspy. Okej, a Giran? Aha, bo ja z tobą gadałam przed chwilą. To ten drugi, Gerd? Coś jeszcze? Mogę? Od ciebie? Zajęłam się kretoszczurami znajdującymi się przy wejściu. Dobra robota, te bestie podchodziły coraz bliżej naszego obozu. Chętnie pójdę to zobaczyć, gdy tylko będę miał czas. Na razie muszę zająć się innymi sprawami. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wbić sobie poziom za niedługo. Wow. Jednakże idziemy spać, bo mi się obrywało przez te kretoszczury. Znaczy się bardziej przez... przez te. Może to się przewijać szybciej. Znaczy w ogóle dziwi mnie to, bo ja się przespałam niby do tam świtu, a się zrobiło bardzo wcześnie tak jakoś ciemno. Albo to po prostu uroki tej wyspy. No nie wiem. Tak czy inaczej, możemy teraz chyba udać się... O, to chyba jagody, które wyrzuciłam. Wow. Kolejne jagody.
Zrobię sobie F5, jakby coś miało mnie zaatakować, no bo jednak nie chciałabym z tymi wilkami mierzyć sił. Stary ścierwojad. Mógłbyś się nie blokować? No halo! Cię zagryzie ten ścierwojad. O Boże Święty, dobra. Jeszcze raz się wczytuję. Już nam coraz lepiej szło ze ścierwojadem. Gdyby mi się Bezi nie zaciął jako postać, to byłoby prościej. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Świetnie. Wow. Jagody. Stary ścierwojad miał w sobie jedno mięso i ten miał w sobie dwa mięsa. Jak widzicie, tutaj ktoś siedzi. Ja też widzę. I nie wiem, dlaczego stoi na swoim stoliku. To jest mag. Dobrze, magu. Odkrywanie wyspy. No, ewidentnie jakiś czarnoksiężnik. Jest tutaj jakiś miecz, ale podejrzewam, że go nie założę. Nie rozumiem, dlaczego postać mnie tutaj... Nie mogę nawet go zebrać. Pomarańcza. Tu jest jakiś pulpit. Niestety mój główny bohater nie... Nasz główny bohater nie umie czytać. Jest mag, z którym zaraz porozmawiam. Napój. Coś jeszcze tu masz? Tu jest dużo rzeczy, ale połowy... Nie mogę jak gdyby użyć. Może spróbuję z nim porozmawiać. Hej, co ty tu robisz? Przepraszam, nie chciałem przeszkadzać. Już w porządku, pomyśliłem ciebie z kimś innym. Przepraszam. Jesteś magiem z kręgu wody, prawda? Co robi mag na tej wyspie? Jakiś czas temu byłem jeszcze razem z innym magiem wody. Byliśmy na innej wyspie w poszukiwaniu cennych artefaktów w starych ruinach. Mieliśmy zamiar iść prosto drogą powrotną. Gdy jednak próbowaliśmy wrócić, coś się stało z teleportem. Wylądowałem na tej wyspie, ale nie znalazłem żadnych coś tam. A teraz siedzę tu od kilku miesięcy i odżywiam się mięsem ścierwojadów. Po prostu świetnie. Hej, czekaj. Nie macie przypadkiem trochę miodu w waszym obozie? Wątpię w to, straciliśmy praktycznie cały ładunek z naszej łodzi, gdy zderzyliśmy się z przybrzeżną skałą. Ach, szkoda. Cóż, muszę więc zastanowić się nad czymś innym. Dlaczego potrzebny ci miód? Ach, problemy ze snem, mój chłopcze. Od miesiąca nie mogę normalnie zasnąć. A ty mógłbyś mi pomóc. Ten miód jest dla mnie bardzo ważny. Jest pewna szansa na zdobycie miodu, ale musisz mi w tym pomóc. Ale co będę z tego miał? Oczywiście, honię cię wynagrodzę. Jestem pewien, że mam coś, co może ciebie zainteresować. Co więc mam zrobić? Muszę sporządzić specjalny sok, który pomoże nam w realizacji zadania, ale do tego potrzebuję pewnych roślin. Oto mała lista rzeczy. Niestety nie wiem, gdzie możesz je znaleźć, z wyjątkiem grzybów, które znajdziesz w moim ogródku. Dobrze, biorę się do roboty. Otrzymaliśmy jakąś listę. No i oczywiście znowu postanowiłam ją wyrzucić, lista składników. Ja naprawdę, ja nie wiem, jak ja mam to przeczytać, nie? Przecież W po prostu nie da rady. Czemu postać mi to wywala? Muszę odkryć, jak się czyta to, bo naprawdę mam jakieś dziwne problemy z tym i nie mogę po prostu tego odczytać. Tak ogólnie, moi drodzy, to ten pierwszy odcinek zbliża się chwilowo ku końcowi, jednakże najpierw chciałabym jeszcze pozbierać te rzeczy z tego ogródka, jeżeli mi granat pozwoli. Dziękuję. I co? I zaraz będziemy patrzeć jeszcze, co możemy dalej zrobić. Tam jest jakiś pomost. O, gorzki chleb. Widzę, że gościu ma tutaj patelnię. Więc myślę, że możemy sobie usmażyć mięso. Upiecz wszystkie. Będziemy mieli się przynajmniej czym leczyć. Także właśnie. Widać, że tutaj się... O, proszę, piwo. Ładnie się urządził. Fajnie. Także odkryliśmy coś nowego. Tam są krwiopice, wolę się z nimi nie mierzyć. Ja szczury to już kompletnie... Wilki to też nie jest chwilowo dobry pomysł. A przynajmniej na pewno nie w tym momencie.
Tak więc jestem za tym właśnie, że wrócimy teraz do obozu. Jeszcze postaramy się zdać relację, że mieszka tutaj mag, bo na pewno możemy o tym powiedzieć, szczególnie, że moja postać się bardzo zbliżyła do tego. Co zobaczyłeś? Po drugiej stronie wyspy stoi pewien dom. Oczywiście przyjrzałem się trochę jego wnętrzu, jest on pełen książek oraz pism i jest zamieszkany przez maga. Nasza wyspa została odwiedzona przez maga i nie wiem co powiedzieć, znasz powód jego przybycia? Szczerze mówiąc, nie zapytałem go o to. Cóż, myślę, że jeśli przez tak długi czas nie był dla nas zagrożeniem, to nadal będzie wszystko w porządku. Najlepiej, jeśli zajmiesz się w dalszym ciągu badaniem wyspy. Wow, dostałam za to kilka punktów doświadczenia chyba, chociaż to prędzej za te ścierwojady. Okej, czyli widzę, że faktycznie gra chce ode mnie, żebym ja pochłaziła gdzieś, pozwiedzała i coś porobiła. Wiecie co? Zobaczymy, jak sobie radzę z wilkiem na aktualnym etapie. Podejrzewam, że słabo. Ale tutaj jest jeden egzemplarz i moglibyśmy spróbować. Czy ja mu nic nie robię? Tak, dokładnie, ja mu nic nie robię. Także wilki to jest chwilowo zabójstwo. Jak widać. No dobrze. Pewnie masz rację. Spróbuję się dostać gdzieś tutaj jeszcze, chociaż ja raczej tutaj już nic nie znajdę. Musimy się przejść po wyspie, jednakże to będzie bardzo, bardzo niebezpieczne. Chyba, że przejdziemy jakoś tędy. Kocianka. Tutaj biegają te jaszczury. To wygląda, jakbym mogła po tym wejść, ale podejrzewam, że to raczej nie jest dla mnie. Dobra, jak przejdę tak bokiem, to może ta jaszczurka mnie nie zauważy. O, proszę bardzo, jeszcze znaleźliśmy heroga na dzisiaj. Hej, uważaj, jeśli chcesz iść na górę. Miałem tam dość nieszczęśliwy wypadek. Miałem przynieść drewno do obozu, niestety wypadło mi ono razem z pochodnią. Teraz płonie tam całkiem duży ogień i odciął on całkowicie drogę na górę. Coś wymyślę, rozejrzałeś się już po wyspie? Tak, trochę. Po drugiej stronie wyspy jest dom, mógłbyś się tam trochę rozejrzeć. Nie sądzę, że mieszka w nim jakiś wrogi typ. Poza tym jest plaża, jest tam wiele jaszczurów i jakaś leśna ścieżka, tam też ktoś może być. Udaje ci się przechodzić koło tych wszystkich bestii? Tak, całkiem prosto. Nie powinieneś iść przez środek wyspy, lecz najlepiej przez jej prawe lub lewe obrzeże. Poza tym możesz poobserwować zwierzęta. Dziękuję za pomoc. Giran mnie przysłał. Powinieneś pójść do niego. Ma dla ciebie jakąś ważną pracę. Okej, ale najpierw muszę znaleźć sposób, by wejść na górę. Mówisz, że ta góra nagle zaczęła ci płonąć, tak? Okej. Dobra, czyli widzę, że Heron jest kompletnie za obozem, tak jakby. Tutaj coś jest. Mam wrażenie, że drzwi do starej kopalni są wciąż zamknięte. Okej, czyli jakaś stara kopalnia. Ciekawe, jak tam teraz wygląda. Może Giran albo Gerd mają klucz do tych drzwi. Powinienem spytać ich o to przy najbliższej okazji. Dobra. Czyli jesteśmy w stanie w sumie zrobić to teraz. Czy ja jestem w stanie tędy się dostać do obozu? Boję się, że ten wilk mnie zaatakuje. Także może lepiej nie będę kombinować. O mój Boże, faktycznie tu się coś pali. A może będę w stanie właśnie naokoło tak jakby przejść, że tędy. No przecież to aż się prosi, żeby tędy wejść. Nie uwierzę w to, że tutaj właśnie się nie da przejść tędy. O, górski mech. Podejrzewam, że to też dla maga jest mi potrzebna sprawa. No i pięknie. Widzę, że jeszcze dzisiaj mieliśmy kończyć, no ale jeszcze nie kończymy. Odkrywanie wyspy. Boję się, że jak wejdę w ten teleport, to mnie gdzieś przeniesie. Nowe zadanie, rzecz na górze. Co to za dziwny przedmiot? O ile dobrze pamiętam, nic nie było tutaj jeszcze kilka lat temu takiego. Wygląda całkiem niebezpiecznie. Najlepiej będzie, jeśli dowiem się, do czego on służy. A tu się dalej pali?
Ciężkie pytanie. Nie, wygląda na to, że to się ugasiło. Dobrze. To słuchaj, Hiran, tak się nazywasz? Heron. Udało mi się to ogarnąć. Przestań chlać. Proszę cię. Pięknie, wykazałeś się kreatywnością wspinając się po urwisku. No nie, aż muszę to sobie zapisać. Pójdę teraz do obozu, na górę wejdę kiedy indziej. Podejrzewam, że tego maga muszę spytać. Już mi dzwoni budzik, żebym skończył odcinek. Ale nie tak prosto, moi drodzy. Załatwmy jeszcze te ostatnie rzeczy. O nazwie... powiedzmy, że załatwiliśmy to i owo. Giran. Na górze znalazłem coś niezwykłego. Jest tam... Doprawdy? Wybacz mi, ale naprawdę nie mam na to czasu. W porządku, zapytam więc maga, czy coś o tym wie. To zaraz. Nie mogę ci powiedzieć, że znalazłam Hirana? A to może tobie miałam to powiedzieć? Trochę wyspę... nic nowego. Dobra, to skoczymy jeszcze do maga dzisiaj, pod koniec tego odcinka. Będzie troszeczkę dłuższy. Wiecie, ja się troszeczkę muszę też rozgadać, bo tak jak mówię, dawno nie nagrywałam. I fajnie by było znowu do tego jakoś wrócić i się ładnie rozkręcić. Może przy okazji znalazłam dla niego składniki, chociaż nie odczytałam tej listy, ale okej. Aha, mag zniknął, chyba że poszedł się kąpać. Jest pan tu, panie magu? Jasne, tym razem sobie smażysz. Dobra. Słuchaj, no przestań jeść teraz. Na górze znalazłem w okolicy naszego obozu dziwny przedmiot. Stoi na środku góry, jest okrągły i widać na nim jakieś dziwne wzorki. Przyznaję, że jest to naprawdę interesujące dla maga, ale muszę ci wyznać, że ja... Co jest? Ja mam po prostu lęk wysokości, więc niestety odpada. Nigdy, będąc w pełni trzeźwym, nie pójdę na żadną górę. Gdy tylko o tym pomyślę, te ogromne przepaści od razu robi się niedobrze. Chociaż spróbuj, góra nie jest aż tak wysoka. Niestety musisz obejść się beze mnie, jeśli chcesz iść na górę. Gdy jestem zbyt wysoko, nie mogę przejść nawet jednego metra. O, przepraszam, moi drodzy, bo szturchnęłam sobie mikrofon. Ty naprawdę już mi nic nie powiesz kompletnie? Serio? Myślę, że nie ma sensu próbować przekonywać maga, jest po prostu zbyt uparty. Musi być ktoś na tej wyspie, kto będzie w stanie pomóc mi z magiem. Okej, fajna teoria. Zobaczymy, czy faktycznie się to uda. Wiecie, boję się tak tutaj zapuszczać w ten las ze względu na te wilki. Ale tutaj widziałam sporo właśnie jakichś grzybów i tak dalej, więc moglibyśmy to pozbierać, ale tak jak mówię, troszeczkę... Nie, bo te wilki się tutaj zbyt blisko są mnie. Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże, tak? Rozumiem, że to nie będą moje ziomki, także no właśnie. W tej historii. Ale zresztą możemy spróbować. Widzę, że nie. Gert, ty też nie. Okej, moi drodzy, myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie postaramy się zrobić coś więcej. Miejmy nadzieję, że się to uda. Czy ja mogę tu spać? Mogę. Położymy się też do łóżka. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie miejmy nadzieję, że uda nam się rozwiązać część rzeczy. Tak więc, no, miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam was przy okazji do komentowania tego odcinka, do zostawiania po sobie łapki w górę, bądź w dół, jeżeli coś wam się nie podobało, i do subskrypcji, no bo jak wiadomo, wtedy jest wszystko tak, jak być powinno, plus przede wszystkim do kliknięcia dzwoneczka podczas subskrypcji, żeby wam się pojawiły wszystkie informacje o nowym materiale. No bo wiadomo, bez tego troszeczkę krucho. Tak więc ja wam jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale z Zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Tak więc do usłyszenia, cześć!